To będzie trochę nietypowy film. Z całą pewnością nie będzie w nim przepisów i właściwie to mam w głowie coś ułożonego, co chciałabym Wam powiedzieć, a z drugiej strony myślę sobie, że zupełnie nie wiem, co mam Wam powiedzieć poza dziękuję, że ze mną jesteście i że wnosicie tak duży wkład w to, jak wygląda też moje blogowanie dzisiaj, bo właśnie o tym będzie ta krótka pogadanka, ten krótki film. I bardzo się stresuję, bo naprawdę zupełnie inaczej gada się do kamery, kiedy ma powstać przepis i najczęściej widzicie tylko moje ręce, a zupełnie inaczej, kiedy musicie zobaczyć też twarz i ja muszę patrzeć w kółko tam i się po prostu uzewnętrzniać. I jak już zawsze opanuję najpierw swój śmiech i jakąś dziwną tremę, która mnie dopada, to może uda mi się coś powiedzieć. W każdym bądź razie pamiętam dzień, w którym zaczęłam swoje blogowanie i właściwie zupełnie nie wiedziałam, co to jest, z czym to się wiąże. I to nie jest nic nowego, bo pewnie tak mówi większość osób, które blogują i absolutnie nie czuję, żebym powiedziała już w tej kwestii wszystko. Ci z Was, którzy oglądają mnie teraz z pozycji YouTube'a, być może nigdy nie byli na moim blogu i nie wiedzą, że jakiś czas temu pojawiła się tam ankieta. Natomiast wszystkim z Was, którzy tą ankietę wypełnili, bardzo dziękuję. Były tam bardzo różne głosy. Najczęściej chcieliście, żebym wróciła do początkowych formatów nagrywania filmów. Chcieliście też, żeby na blogu pojawiało się więcej zupełnie innych rzeczy niż przepisów, ale jest też taka grupa ludzi, którzy będą chcieli wchodzić na bloga tylko i wyłącznie po przepisy. Fajnie, że tak bardzo zróżnicowani jesteście, że tak bardzo różne rzeczy Was interesują, bo dzięki temu ja też mam szansę się rozwijać, a to jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. I to jest też jakby odpowiedź na te wszystkie zmiany, które będą zachodziły pewnie przez cały ten rok, bo nie da się wszystkiego wprowadzić tak i już po prostu, albo ja tego nie potrafię zrobić, żeby to wszystko się zadziało tak po prostu od razu. Zmiana, od której zaczęłam, to jest zmiana szablonu. Dlaczego tak bardzo się tym stresuję? Dlaczego w ogóle aż na Facebooku Wam pisałam, że to takie dla mnie ważne? I to jest bardzo ważne, ponieważ ja mam świadomość tego, że my ludzie jesteśmy wzrokowcami, przynajmniej duża część społeczeństwa i po prostu przyzwyczajamy się do tego, co widzimy, przyzwyczajamy się do tego, jak coś wygląda, jak się na przykład poruszać po takiej stronie, po blogu, przyzwyczajamy się do jakichś tematów, które są poruszane. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na zupełnie nowy szablon na blogu, zupełnie nowa odsłona. I chociaż jest tam jeszcze pewnie całe mnóstwo rzeczy, które w trakcie trzeba będzie poprawiać i trzeba będzie udoskonalać, to już dzisiaj z całą pewnością mogę Wam powiedzieć, że przez następnych kilka miesięcy tak właśnie będzie wyglądało Ugotowani TV. Co dalej, nie wiem, bo w międzyczasie, jak prace nad blogiem były prowadzone, to spodobał mi się już jakiś inny szablon, ale bez szaleństw. Na razie też ja muszę przyzwyczaić się do tego nowego szablonu. Będzie to też wymagało ode mnie dużo pracy, bo tak sobie teraz patrzę na te zdjęcia na tym szablonie, że wszystko tam widać. Więc będzie to też dla mnie kolejnym takim motywatorem do tego, żeby te zdjęcia jeszcze udoskonalać, żeby nad nimi pracować, żeby wybrać się na jakieś warsztaty, żeby zdjęcia faktycznie były ładne i żebyście Wy mieli taki przyjemny odbiór w korzystaniu z tych zdjęć. Stresuję się, bo ten blog jest moim dziełem, czymś, nad czym bardzo dużo pracuję i poświęcam temu dużo pracy i po prostu stresuję się, jak przyjmiecie tego bloga, jak przyjmiecie właściwie nie bloga, ale szablon, który właśnie chcę Wam zaproponować, ale słuchajcie, bloga też, bo to jest właśnie taka kolejna rzecz, która się zmieni. Do tej pory blog Ugotowani TV był blogiem tylko kulinarnym, chociaż raz na jakiś czas pojawiały się na nim wpisy z innej tematyki, jak to jedna z Was mi powiedziała, takie matkowo-emocjonalne i to jest jakby takie nieodłączne, bo jestem matką, jestem kobietą, a jak kobietą, to mam też mnóstwo emocji. Więc takie rzeczy pojawiały się na blogu, naturalnie w jakiś tam sposób przechodziły i kiedy zaczynałam bloga, myślałam tylko i wyłącznie o kulinarnych wpisach. Bardzo chciałabym, żeby ten blog od dzisiaj miał tematykę lifestyle'owo-rodzinną, żebyśmy jako cała rodzina trochę pokazali Wam się jako właśnie ci ugotowani.
i będą pojawiały się na blogu wpisy zarówno z tematyki podróżniczej, ponieważ lubimy podróżować i postanowiliśmy, że będziemy to robić jeszcze częściej, żeby mieć Wam co pokazać, żebyście mogli zobaczyć, że Polska i świat są piękne. To też jest fajny temat, bo zbliżają się wakacje. My nadal jeszcze nie zaplanowaliśmy swoich, więc możecie mi coś podpowiedzieć, gdzie na wakacje można się wybrać z dzieciakami, żeby było fajnie, miło, przyjemnie i jakoś nie kosmicznie drogo. Tak naprawdę widzicie, że głównie gdzieś wokół faktycznie tych kulinariów będziemy się kręcić, ale nie bądźcie zdziwieni, jeśli faktycznie pojawią się wpisy podróżnicze, wpisy bliskie mojemu sercu, wpisy jakieś emocjonalne. No będzie się działo i będzie mnie trochę, mam nadzieję, więcej wszędzie i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, że jesteście przy tworzeniu tych wszystkich treści i dzisiaj zapraszam Was na nowy szablon bloga. Zapraszam Was do obejrzenia, jak on będzie wyglądał przez najbliższych kilka miesięcy. I naprawdę powiem Wam szczerze, że nad szablonem tego bloga pracowała Elwira, z jak ona to robi, z mężem, z Radziem. I powiem Wam szczerze, że w ogóle są genialni w tym, co robią i w ogóle bez słów praktycznie się rozumieliśmy. Jeśli macie tego typu zlecenia, to śmiało mogę Wam polecić, ale zawsze się stresowałam, czy to, co zobaczę, faktycznie będzie tym, co chciałabym zobaczyć. I mam nadzieję, że wreszcie ten blog wygląda tak profesjonalnie. Jeszcze będę chciała trochę zmian w tym wprowadzić. Zobaczymy, czy się uda, ale generalnie zamysł i taki całokształt już się nie zmieni. I słuchajcie, naprawdę strasznie się stresuję. Ja się tak stresuję, jakbym, nie wiem, jaką wiadomość miałam do przekazania, ale stresuję się odbiorem. Dlatego bardzo Was proszę, zostawcie mi informację zwrotną, jak podoba Wam się nowy szablon, co mniej więcej o nim myślicie, a w następnym wpisie postaram się pokazać Wam szczegółowe statystyki z ankiety, w której być może też braliście udział, co konkretnie odpowiedzieliście, jakie były Wasze ulubione wpisy z tamtego roku. Co ciekawe, poza wpisem z przekąskami, 5 przekąsek na jakąś tam domówkę na przykład, to Wasze najbardziej ulubione wpisy to wcale nie były właśnie wpisy kulinarne i to mnie też zmotywowało do tego, żeby właśnie pójść w tym kierunku, że faktycznie może mnie nie opuścicie. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o nowym szablonie, bo normalnie ze stresu to chyba nie zasnę. A jutro jest co? Jest jutro środa, jutro jest środa, jutro jest połowa tygodnia, więc dobrze byłoby się wyspać, bo trzeba iść do pracy. Natomiast bardzo chciałabym też mieć więcej takiego samozaparcia w sobie, żeby móc częściej publikować jakieś treści, żeby to były treści, które są dla Was przydatne. I z tym jest bardzo różnie, bo wiecie, blogowanie jest trudne, cały czas musisz być gotowa, cały czas musisz być w napięciu, bo tak naprawdę jak nie zrobisz 2 kroków naprzód, to wcale nie jest tak, że stoisz w miejscu, po prostu się cofasz i ze wszystkimi działaniami tak jest. No nieważne, czy prowadzisz firmę, czy prowadzisz bloga, czy chodzi po prostu o jakąkolwiek inną dziedzinę naszego życia. Jeśli się nie rozwijamy, to się cofamy. Nie ma czegoś takiego, że po prostu stoimy w miejscu, bo wszyscy inni idą do przodu i tutaj trzeba być zawsze gotowym, mieć jakiś pomysł na siebie, mieć pomysł na wpis, mieć pomysł na zdjęcia, no i jeszcze poza pomysłem wypadałoby mieć czas, dobre światło, być może nawet jakiś dobry, nie wiem, otoczenie, krajobraz, coś, co będzie sprawiało, że zdjęcia będą po prostu ładne. I to nie jest przesada, że każdy bloger czy vloger dba o to, żeby otoczenie było ładne, bo na to się po prostu ładnie patrzy i to jest po prostu przyjemne w oglądaniu. I to wszystko sprawia, że czasami, tak jak na przykład w styczniu, na blogu pojawiło się 24 wpisy, co oznacza, że praktycznie codziennie pojawiał się jakiś nowy wpis. I to troszeczkę spowodowało, słuchajcie, chyba to, że troszkę odpuściłam w lutym. Potrzebowałam takiej regeneracji, troszeczkę spokoju, tego, żeby się troszeczkę wyciszyć, ale właśnie pojawienie się tego nowego szablonu dzisiaj, jak dostałam wiadomość, że nowy szablon już śmiga, to dostałam nagle takiego powera, tak byłam podekscytowana tą świadomością, że myślę sobie, że właśnie koniec dzisiaj już lenistwa i czas wrócić do Was z nowymi wpisami i z nową energią. No,
Więc jak to ja mam zwykle, bla 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 i bla bla bla, i rozgadałam się tak, że w ogóle pewnie będę musiała połowę tego wyciąć, bo kto by chciał oglądać tyle materiału. Mogę Wam zdradzić tylko tyle, że pomysłów na wpisy mam mnóstwo i bardzo chciałabym móc je wszystkie dla Was w lutym zrealizować. Jeśli się to uda, to będzie naprawdę i smacznie, i fajnie, i przyjemnie. I mam nadzieję, że coś dla dzieci się znajdzie, o co też mnie prosiliście właśnie w ankiecie, żeby częściej tego typu tematy właśnie takie dzieciowe się pojawiały. Więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Super, że jesteście. Super, że komentujecie, że dajecie mi takie informacje zwrotne. Miłe informacje zwrotne, to jest akurat też bardzo ważne. Nagadałam się, a teraz odsyłam Was na bloga, odsyłam Was do strony, do nowego szablonu.